Christmas memories. I've been working so much lately. Dzień dobry, kochani, w nowym Daily Vlogu. Mówię do Was tak cicho, ponieważ jestem w tej chwili w bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. No, a jak wiecie, tutaj panuje cisza. A dlaczego tutaj jestem? Mamy 1 grudnia, a ja postanowiłam troszkę się dokształcić i właśnie wezmę za chwilę udział w polsko-japońskiej konferencji dotyczącej otyłości. Zabieram Was ze sobą i życzę Wam miłego oglądania. Yeah, spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Oczywiście nadmierna masa ciała, nadwaga, otyłość to nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w ciele. Oczywiście spowodowane zaburzeniem metabolizmu energetycznego naszego organizmu. Ono może wynikać z różnych przyczyn. Z przyczyn związanych z na przykład predyspozycjami genetycznymi do oszczędnego gospodarowania energią, czy zaburzeń związanych z metabolizmem energetycznym, czy związanych z metabolizmem już bezpośrednio tkanki tłuszczowej, czy z chociażby równowagą hormonalną. Ale to także wpływ czynników zewnętrznych, które mogą zaburzać ten bilans energetyczny, powodując między innymi zmniejszenie wydatków związanych z aktywnością fizyczną, czy te związane ze stylem życia, które gdzieś warunkują nadmierne spożycie i zwiększoną wartość energetyczną diety. Oczywiście to niesie za sobą konsekwencje zdrowotne. Nie tylko to, co jest związane z naszym dyskomfortem, związanym z tymi nadmiernymi kilogramami, ale również z pogorszeniem stanu zdrowia, ale także i naszego samopoczucia, czyli tego, co jest związane z naszymi emocjami, co gdzieś w końcu też i rzutuje na to, jak radzimy sobie potem z tym problemem. Związane z przewodem pokarmowym. Zarówno takie, które prowadzą do na przykład zaparć, bo to nam się kojarzy, ale także zespołu jelita drażliwego, refluksu żołądkowo-przełykowego i konsekwencji tych problemów. To oczywiście problemy związane z funkcją wątroby, kamicą żółciową. Jeżeli chodzi o naczynia, to oczywiście też problemy z funkcjonowaniem naczyń obwodowych. Ale również bardzo duże ryzyko wielu powszechnych nowotworów, nowotworów hormonozależnych, takich chociażby jak nowotwór piersi czy prostaty. To także nowotwory, większe ryzyko nowotworów przewodu pokarmowego, w tym szczególnie jelita grubego, ale również nowotworów trzustki, których w Polsce jest coraz więcej, nowotworów nerek i ten problem warto też zauważyć. Oczywiście to ryzyko dotyczy różnych problemów, także zaburzeń gospodarki hormonalnej, to także zaburzenia związane z zespołem policystycznych jajników, to także problemy z zajściem w ciążę, utrzymaniem ciąży, to także różnego typu inne problemy związane z, jakby może nie związane bezpośrednio z otyłością, ale samo ryzyko większe anestezjologiczne powoduje, że te osoby no, mają problem z leczeniem innych, może nie związanych bezpośrednio z otyłością schorzeń. Bardzo często zdarza się, że w programach telewizyjnych, które mam okazję również prowadzić, rozmawiamy na temat otyłości, na temat diety, zdrowego stylu życia. Przychodzą również osoby otyłe i zdarzyło mi się spotkać się z taką wypowiedzią, która gdzieś się zapadła w mojej pamięci. Jestem grubasem, bo jem. Jem, bo jestem gruba. Koło się zamyka. Nie wiem, jak mam sobie poradzić z tym problemem. Do tego dochodzą różnego rodzaju problemy zdrowotne. Pomóżcie mi, ponieważ jestem zamknięta właśnie w tym kole.
I nie wiem, jak z niego wyjść. Pani Agnieszko, czy chorzy na serce, na układ krążenia, to jest właśnie ta największa grupa wśród otyłych pacjentów, którzy pojawiają się w pani pracy, również w pani spotkaniach z osobami z nadwagą? Czy mają taką świadomość, że właśnie choroby serca, choroby krążenia to jest ta kolejna konsekwencja nadwagi? Nie jest to większość, ponieważ spotykamy się niestety w tej chwili z tymi chorobami kardiologicznymi, z nadciśnieniem, z niewydolnością, z zawałami, z udarami, które też są z tym związane. Coraz częściej po pierwsze w niższym przedziale wiekowym, natomiast po drugie dotykają te schorzenia osób, które niekoniecznie są otyłe. Powiedzmy, że wśród tych wszystkich spotkań, które udało nam się powiedzmy zorganizować, przeprowadzić, połowa, przynajmniej 50% jednak są to pacjenci z nadwagą. Część jest z taką widoczną otyłością, ale jest gro pacjentów, którzy mają lekką nadwagę. Organizując takie spotkania dla pacjentów i nie tylko jeszcze pacjentów, tylko mieszkańców różnych regionów w kraju, powiem szczerze, że staramy się właśnie zapraszać do współpracy oprócz kardiologów, także i dietetyków, rehabilitantów, osób, które zajmują się między innymi taką opieką też psychologiczną, ponieważ to, co pani powiedziała, w naszym społeczeństwie, ja mogę tutaj mówić o tej grupie pacjentów kardiologiczno-naczyniowych, nie ma tej świadomości, że obciążenia układu krążenia są spowodowane właśnie tą nadwagą, tak ładnie mówiąc. Bo powiem tak, czytałam ostatnio takie opracowanie profesorów z Harvardu, którzy przez 32 lata prowadzili badania. Zaprosili do współpracy grono pielęgniarek w szpitalu. I badanie polegało na tym, że na początku tego programu podawały wagę, wzrost i tak dalej. Potem cyklicznie, co rok, potem co dwa lata te wartości były podawane, mierzone. I co się okazało, że bo to było oparte na grupie właśnie kobiet. Okazało się, że panie, które powiedzmy we wczesnej młodości, w dzieciństwie cierpiały na otyłość, na nadwagę, znacznie częściej zapadały na schorzenia właśnie układu krążeniowo-naczyniowego. Z przedziału powiedzmy około 2000 osób, które wzięło udział w badaniu, no niestety część była narażona, powiedzmy tak, wszystkie były narażone na ryzyko nagłej śmierci sercowej, prawda? Natomiast w tej populacji okazało się, że kilkaset, to z tego co dobrze, o ile dobrze pamiętam, bo nie zanotowałam, około 500 osób trafiło z zawałem, z udarem, część z tego zmarło niestety. I był to wynik złego odżywiania się, złej diety, właśnie tej otyłości nadwagi. This year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making a Christmas. Po konferencji i powiem wam, że nieprawdopodobne jest to, czego dowiedziałam się dzisiaj. Mimo tego, że tak naprawdę zdrowie to nie jest moja bajka, bardziej skóra i kosmetologia, ale z ogromną przyjemnością wysłuchałam dzisiaj lekarzy, specjalistów w dziedzinie właśnie otyłości, zdrowego odżywiania, jak to wygląda, jak to wpływa na nasze życie. I powiem wam, że zaczynam wprowadzać od dziś do mojego życia pewne wskazówki, które otrzymałam i rady. O, kochanie. Buongiorno. Buongiorno, możesz już mówić, tak? Witam. Jedziemy teraz? Idziemy na... Zobaczymy. Na zakupy do Tesco. Zobaczymy co. Dobra, lecimy. Jak widzicie, Max po mnie przyjechał. I wracamy teraz na zakupy. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la 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 la. Oh oh, la 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 la.
Christmas lights, so you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Słuchajcie, w związku z tym, że mamy 1 grudnia i okres przedświąteczny, to trzeba to jakoś uczcić. I mówię do Maxa, jedziemy na świąteczną kawę do promenady. Zbieramy się, koniec zielonego ekranu. Czas na pyszną kawę, może czekoladę? Zaraz się wszystko okaże. Kochani, mam nadzieję, że dzisiejszy vlog Wam się podobał. Teraz czas dla nas. Już szykuje się moja gorąca kąpiel, a później będę nadrabiać dzisiejsze pierwsze vlogmasy. Także dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i zapraszam do kolejnych filmików. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, pa! Buziaki, pa!